To jest mój dzień. Kurwa, oddech. Adrian, łap oddech. Dzień dobry. Ty chyba jesteś fest głodny. Ogon w górę. Ty, Stefan, chodź, coś ci powiem. Ty, a może ja bym ci nie wsypał? Może ja bym cię przyciągnął na głodniaka, co? I zobaczymy, jak to wyjdzie na głodniaka z tobą. Czy ty też dobrze wywróżysz? Czy ty po prostu mnie tu robisz bambuko, co? Wialdzi Bóg zapłac. Wialdzi Bóg zapłac. Nie chcę, ja mu dosyć. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękujemy. Wy już jesteście rozpłaszczeni tutaj, w tym rejonie. I co? Pierwsza dycha Adolf? No, dzień dobry. No widzisz ty. Ładny stan? Jak one wychodzą? No, jak dycha Adolf. A, taka ta cynkowa. Jakaś. No. No i dobra, no ale pierwszy strzał to fajnie. Siemandero! I teraz oficjalnie witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Wstęp widzieliście? Tak to się odbywa. Chyba u wszystkich, nie tylko u nas. Zobaczymy. No na wejście dycha Adolf Grochu zadowolony. Myślę, że wszyscy będziemy dzisiaj zadowoleni i również wy po tym ostatnim, którego wyrzucamy z pamięci, nie chcemy pamiętać tego odcinka i tego wypadu. Ruszamy naprawdę po fajne rzeczy. A wam życzę miłego seansu i wszystkiego dobrego. A ty mówisz dycha Adolf na wejście? No. To teraz patrz, co ja mam na wejście. Waziko. Dwa złote na wejściu. Naprawdę dobrze się zaczyna. Dzień dobry, Martynku. Przywitaj się ze wszystkimi ładnie. Witam wszystkich ładnie. No nie, no ze spuszczoną ten. O, co to jest? Nie wiem. Kawał odznaki jakiejś. Trzymaj. Zimno, co? Wszyscy pisali, że ty tak odmłodniałeś, że taki ładny się zrobiłeś. Super, dziękuję. Dobra, jest Martinio. Mam pierwszego fanciora. I to jest na bank, będzie od zegarka. No musi być od zegarka, tylko teraz nie wiem, czy to był taki jakiś dziwny dla mnie G-Shock. Dziwny G-Shock, bo taki jakiś prostokątny. Ale powiem wam, dzisiaj jest taka pizgawica, że trzeba normalnie się tak zabunkrować w ciuchy, bo by nie wyrobił. Ej, będzie dobrze. Będzie dobrze. Jest zielona. Będzie dobrze. Od razu ja mam humor inny. No pewnie. Piękne cesarstwo. Ale jaka śliczniutka dycha. Piękna. Ale jaka tu jest fajna ziemia do kopania. Nie no, zobaczcie. O. Taki fajny piaseczek. No to jest petardziunia. Widzę cię. O Jezus, towarzystwo biegnie. Niech oni mi tu uciekają. Te ścirze. I proszę bardzo, silberek. Tak? Jedynka? Silber grosz? Tak jest, srebro. Ha! Kurde! Chodźcie, dobra, możecie szczekać. Mam silver grosza. Dawno srebra nie miałem. Jedna druga, bo to będzie malutki. Jedna druga silver grosika. Jedna druga silver grosza. Mam srebro. Gdzie one poleciały? Kurde, molek, ale dawno nie miałem. Ale się cieszę. Ale petarda. Super. Kurka, paznokcie Adrian by wypadało obciąć, nie? Ale śliczny, no czemu on się cały czas wysyła, a nie chce na Koeniga? Nie chce pokazać nam Koeniga, jest Koenig. Wcale daleko nie odszedłem, tu nasze auta stoją,
Ile ja tu zrobiłem, kurczę, z 50 metrów? Prezesa Szarik dopadł. Prezes, masz towarzystwo. Grochu ma też towarzystwo. One się was uczepiły normalnie. Piesy się ich uczepiły, ci chodzą na baczność, na wyprostowanych kolanach. A teraz on tu leci do mnie, chodź do mnie, chodź, no chodź. Chodź, zobaczymy, co ty mi za szczęście przyniosłeś. Dwa grosze międzywojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Ale petardziunia, dwa grosze międzywojnie. Kurde, jak to sypie tutaj fajnie. Ale petarda, nie no, dzień zrobiony, międzywojnie, srebro. Mówiłem, że się odmieni. Ale wiecie czemu? Może i ta magiczna, ognista woda robi właśnie to, że to tak działa, nie? Tak, ciekawe, no. Ale to jest fajne, bo on jest ten duży, nie? I korona jest na cały guzik, pięknie. Co, znowu Gdańsk? Nie, Schmidt, Wiedeń 1916, chyba coś takiego. O kurde. Aha. Dziwak, nie? Z Wiednia. No i piękny. Kurde, fajno. Podoba mi się tu. Fajny w ogóle ten, nie? To jest mój dzień. Kurwa, oddech. Adrian, łap oddech. Łap oddech, bo to jest bank. Siemandero w ogóle, dzień dobry. Przywitaj się ze wszystkimi, bo się nawet nie witałeś. Jest prezesik. Zobaczcie, jaką ma grzywkę. Taki jak mu od ostatniego czasu w ogóle włosy urosły. Patrzysz? Patrz. Ale petarda, co? Nowy gunia. To jest sygnet czy śruba? Sygnet. O, żeż kur. Złamany, kurwa. Tak? Herbem, zobacz. Ale strzał, co? Skoro, że nie jest cały, nie? Może to jeszcze jest. Ale przepiękny, kurde. Ale bajka, co? Nie, to może nogi. Może te. Pokaż. Ale on jest piękny. Ale piękny. Ojejku. No jest rozorany. Ale jakie srebro. Ja pidole. No kurde. Ładny, nie? No szkoda. Ale i tak radocha jest. Jest czy nie jest? No to nie było FM w tym, w Killerze? Co on tam miał za inicjały? Jurek Killer. Nie, jak on tam tego portfela miał. Tak? Ferdynand Lipski, no, FL. No, a! Nie, Ferdynand Lipski, ja nie jestem. Godzinkę jesteśmy. Z godzinkę, nie? Godzinkę i takie fanciory. Ojejku. Petarda. Pierdziel, jaka ładna. No. Ale piękna dyszka. 24. No złoto, kurde. Złoto. Złoto jest złoto. To nie nieważne jakie. Pewnie, że nie. To jest złoty grochu. Kaczu, zrób kaczuchy. Szefowa. Śpisz? Śpisz, a ja ci fanty wyciągam. Jo? Śpisz, a ja ci fanty wyciągam. Zobacz, jak, co mi się trafiło. Zobaczcie. Taka blaszencja z napisem Chińc. Sztuka okopowa. Damian, pozdrówki dla ciebie. Pozdrawiam serdecznie Damiana Chińca. Zobacz, jakie piękne. Od tego. Od Lincolna. To nie jest od Lincolna. Ale to jest... tutaj na naszym polu? Jo. Tam ale ładne to, kurde, wszystko piękne. Były potopy, to wszystko zmyło. Ale od jakiego auta? To już wy napiszecie. My nie możemy znaleźć tego.
Nie, no tu. Jo. To jest rzymski, ale... No, i co, cesarstwo i Arsyniaczka. A ostatnio żeście się pytali, amfibia, dlaczego ja mówię, że z gapą w dół, to chodzi o to, że to jest ta gapa, że ma te skrzydła skierowane w dół, bo te inne już takie typowo z wojny są proste. Ten już wylądował. Orzeł wylądował. Proszę bardzo. O, na żywo to na żywo. Piękny sygnał. Grochu do twojej cioci. Liczman. Liczman, no. Płacidło. Liczman, albo Leman, albo... Albo idź pan. To jest albo ten... idź pan. Idź pan. Idź pan, idź pan dalej idź stąd. Spatyniałe. Pilnujesz, nie? Pilnujesz. Ale to daje, powiem wam, tak wieje i taka zimnica jest. Nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać. Oczywiście przepraszam was od razu za głos, jeżeli jest coś niefajnie. A żeśmy tutaj porozmawiali z gospodarzami, jeszcze podeszli się, popytali, historie nam poopowiadali. Fajnie, fajnie, bardzo przyjemnie, bardzo super ludzie. A teraz myślę, że mam chyba to, o czym myślę, czym to jest, co? Czy nie bardzo? Kurde, myślałem, że to jest konik ołowiany, a to będzie, no zobaczymy. A to jest to, o czym myślałem, czyli jest pruski szwolażier, czy tam kurde kawalerzysta, czy ktoś, oczywiście już go nie ma, otrafił na przeszkodę, ale szabla została, konik jest, no i fajny fart. Srutu tutu, pęczek drutu. Pewnie nie jeden by tak pomyślał. Srutu tutu, pęczek aluminiowego drutu. Ale zobaczcie. Jak ten aluminiowy drucik jest ładnie zdobiony. Czyli to wcale nie jest takie srutu tutu. Powiem wam tak. Do wykopek i chyba do każdej pasji, do każdego hobby trzeba mieć serce. Naprawdę trzeba mieć serce. A jak się ma do tego serce, to wpada właśnie takie serce. Proszę bardzo. Jakie serduszko do wykopek. Chyba był kamyk jeszcze, ale już tego kamyka nie ma. Po live'ie. Mówiłem wam na live'ie, że słoneczko jest. No zobaczcie, jak jest bardzo pięknie. No kurde, aura przepiękna. Chmurki delikatne, błękit nieba, słoneczko. Czas nas nie goni. A czas to pieniądz. A pieniądz jest czasem, a czasem go nie ma. Patrzcie na to. Ale fajnie wyszedł. Jaki piękny. Kurka. Zegarek. Ładny, malutki, damski zegarek. O, 439920. Tylko co to będzie? On jest tak już tutaj w środku wodą. Czajka, ruski. To będzie czajka. Chyba. Były takie zegarki czajka, nie? Były, nie? To będzie czajka, tak mi się wydaje. Tak jest. Tak, coś tu po napisie chyba widzę, że to będzie czajka. No ale co? Fajny fant? Fajny. Patrzcie, nawet taki pozłacany. Zdjęłano w SSSR. Pani łyżeczka? No piękna, zdobiona. No taka alpaka. Grubo. Grubo. Jest czajeczka, jest czajeczka. Fajny. Patrz, jaki teraz. Ten jest fajny. Zobacz, jaka plomba. Aha. To jest, to będzie też ta jakaś zarzeka, ale co to jest za guzik dziwny? Nie wiem właśnie. On ma takie góry jak napoleońskie wzory. Jak napis jakiś na koło. Jo, takie ten, jak Napoleon, ale to nie jest chyba Napoleon. I co, i wrześniowy? O jo, kurde. No piękne guziolki, panie.
Ale przepięknie. I co? Kaczucha. Ruchu mówił kaczucha. O Jezu, srebro, ale zajechane. 72 ładunki. Nie, to będzie silver. Silverek. No panie. Takie fanciory. O Jezus, takie fanciory. Martynku. No pięknie. Żuwolek? Przybijesz czy nie? Z tą stroną jest, w tą. Tu jest. Stękał, stękał i wystękał. O! Piękny! Ale! Dawno nie było, ale jakiś liczny. No to gratulation. Ładny fant, nie? Wychodzony. Przed chwilą mówiłeś, że słabo, że nie możesz trafić. A teraz piękny hak mundurowy. Śliczny, pruski hak mundurowy. Petarda, panie. Gratulation. Żuwolek. Adi znalazł soczek i lizaczek. Wiesz dlaczego? No bo Martin chciał soczek przecież. Wiesz dlaczego? Miałem mu kupić soczku. Proszę, dla ciebie. Chciałeś soczek jabłkowy. A lodzik będzie później. I co? I w końcu musiało się trafić. I w końcu musiało się trafić. 50 groszy z 78 roku. Pozdrówki dla wszystkich 7-8. Tak fajnie to wyglądało, jak wyskoczyło, wiesz? Kurde. Naprawdę fajnie. No ale tylko jak wyskoczyło, bo ja już to widzę. Ja już to widzę i nawet 84 rok. No to pozdrawiam wszystkie 84. Daj mu na zimnym! Kaszubski. Nasz piękny Kaszubski. Nawet mi nie mów o PRL-ach. Bo teraz mnie PRL-e zajechały. Kurę, tu gadaliśmy, ja się cieszyłem, że nie mam żadnego, a tu bach. Raz, same PRL-e. Akurat tu oglądaliśmy Arseniaka i mam taki sygnał, duch Magda pilnuje i co będzie? Medalik. Bim bam bum. Prezes miał. Tak, miał medalik. Proszę bardzo. Jaki piękny. Ciach kopnięty na żywo. Piękny medalik. No i jest Bozia. I tyle. Znak z niebios. Rzym. To nie jest Rzym, to jest Neapol. To jest denar purculiusza. To jest Neapol. No patrz. No, no widzę, że Neapol. 7-9. Aż sobie nagram krótkie podsumowanie. Aż kury z zachwytu pieją kurę. Mówiłem, no. Dziękuję, nie ma za co. No pewnie, PRL-e się trafiły, no bo kurę, wypadł bez PRL-a, to by nie był, to widzieliście, no a tu moje te fajniejsze dzisiejsze, no Sygnet robi robotę, bo jest petarda, zegarek, naprawdę petardziunia, medalik, jak dla mnie super, no i jedna, druga, silverka, ale fanty zarąbiste. No nie ma co narzekać. Jedynka ładna, nie? To tam dosyć, no. Szajdę munce, dyszka piękna. A to jest ten, ten co mówiłeś. A nie, to jest inny. Ale to jeszcze nie, tamtego czekaj, jeszcze gdzieś jest. Velua, no też kurę nie ma tragedii. Petarda. Panie kierowniku, producencie. Dziękuję panu. Jesteś pan de Beściak. Kto jest de Beściak? Stefan jest de Beściak, nie? Kto jest de Beściak? Stefan jest de Beściak, nie? Ale no, zasłużyłeś. Naprawdę powiem ci, zasłużyłeś. Co? Nie byłoby odcinka,
jakbyśmy praktycznie czegoś nie pokroili. Także to jest kolejny odcinek, że kroimy taktyczną cebulę. To będzie dla was mega zagwozdka. Do czego ta taktyczna cebula w tym odcinku może zostać użyta. Ziemniaczki wstawione. Taktyczną cebulkę trzeba teraz pięknie zeszklić, bo do niej czeka właśnie to. No! Czemu ty mówisz do mnie, Makłowicz? Słyszeliście wy to? Ty, Makłowicz. To nawet zaszczyt. Wrzuciłaś. Czego ja ci za dużo wrzuciłem, kochanie? No. Tej kaszanki? Ty masz dużo? Nie, mało. Malutko. Tak. Ziemniaczki odda, kaszanki nie. I tak to wygląda, pychotka. Taktyczny puchar pysznej maślanki na pewno mi się dzisiaj należy. Za wykopki, bo były mega na wielkiej petardzie. Za obiadek, sami widzieliście, jaka pyszna kaszanka. Stygnie mi trochę, przedłużam teraz w tym momencie, wiem. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, żebyście pamiętali. Przecież ja się nie drę. Nie. Żebyście pamiętali o zostawieniu taktycznego komentarza, dania łapki w górę i wszyscy ci, którzy nie subskrybują, żeby włączyli tą subskrypcję. I dzwoneczek. Taka nagroda dla twórcy. Ja biorę się za obiad. Dziękuję, Nera. Do następnego.